Ma być po polsku? Bo jak coś, to znam amerykański język. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Słowo, którym dzisiaj się modlę, jest związane bardzo mocno ze wspomnieniem męczeństwa świętego Jana, które dzisiaj w liturgii obchodzimy. Święty Jan dwa razy w roku liturgicznym ma swoje miejsce w kościele, bardzo wyjątkowe, uroczystość jego urodzin, jak i właśnie męczeństwa. Rzadko się to zdarza, nie wiem, czy nie jest jedynym takim wyjątkiem spośród świętych, no ale nie ma większego narodzonego z niewiast, jak mówił Jezus. A słowo, którym dzisiaj się modlę, to lęk. To słowo lęk w bardzo konkretnym kontekście wybrzmiewa. Otóż Herod czuł lęk przed Janem i myślę, że to przed Janem ma ogromne znaczenie. Bo to lęk, to słowo lęk, czy to słowo oryginalne w Grece, które zostało przełożone na język polski jako lęk, moglibyśmy przetłumaczyć na lęk, który jest przerażający. Lęk, który wprowadza w przerażenie, lęk, który zmusza do ucieczki i lęk, który ogarnia cały umysł. I myślę, że to jest dość istotne, bo Herod czuł właśnie taki lęk, który sprawiał, że uciekał przed Janem, czyli przed jego świętością, przed jego słowem, które głosił, który ogarniał jego umysł, który wprowadzał go w przerażenie. To był lęk konsekwencji grzechu. Gdyby Herod wyeliminował ze swego życia ten grzech, który wypominał mu Jan, to minęłoby przerażenie, to jego umysł zostałby od tego lęku uwolniony, to nie musiałby przed Słowem Bożym uciekać. A w momencie, kiedy ten lęk paraliżuje jego umysł i serce, no to właśnie wprowadza go w przerażenie, sprawia, że Herod ucieka przed Słowem Bożym i ogarnia cały jego umysł. Takie są konsekwencje grzechu, taki jest lęk, który jest konsekwencją grzechu i dzisiaj módlmy się za wstawiennictwem świętego Jana, aby on uwalniał nas od lęku z powodu konsekwencji naszych grzechów. Konsekwencji grzechów, które sprawiają, że boimy się Pana Boga, uciekamy przed Słowem Bożym, gdzie ogarnięty jest nasz umysł przez ten lęk i jesteśmy sparaliżowani. Od takiego lęku niech nas Pan uwolni. Mocą tego błogosławieństwa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia. Dziękuję.